witam serdecznie 22 grudnia Bożym Słowem, które czytam z Psalmu 102 i z Księgi Objawienia Świętego Jana. Boże, Ty pozostaniesz ten sam i nie skończą się lata Twoje. Jan jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść, Wszechmogący. Święta Bożego Narodzenia są najbardziej wyczekiwaną chwilą w całym roku kalendarzowym. To czas, który napełnia nadzieją, wycisza zgiełk, a swym ciepłem przytula i ogrzewa każdego człowieka. W tych świątecznych chwilach staramy się nie myśleć o codziennych troskach. Pragniemy, by choć przez krótki czas nic i nikt nie zakłócał domowej, rodzinnej radości i pokoju. W 2020 roku doświadczyliśmy wielu niepewności, stresu i braku nadziei. Nie był to dla naszego społeczeństwa łatwy czas. O wielu momentach chcielibyśmy zapomnieć, do innych nie wracać wspomnieniami. Świąteczne chwile emanują ciepłem, wyrozumiałością i nadzieją, której na co dzień tak bardzo nam brakuje, za którą tak bardzo tęsknimy. Wszystko to, co dotychczas uważaliśmy za potrzebne, w jednej chwili okazało się zbędne. Ten rok był pełen niepokoju, niepewności i niestabilności. Dlatego tak bardzo tęsknimy za czymś, co jest pewne, stabilne i niezmienne. Nasze potrzeby, pomimo odczuwanych w minionych miesiącach trudności, pozostały niezmienne. Miłość, szacunek, nadzieja, a także poczucie szeroko rozumianego bezpieczeństwa są tym, co wzbudza w nas wewnętrzny pokój i chęć do życia. Przeżywając czas świąt Bożego Narodzenia, chciejmy pamiętać, że to wszystko, za czym wewnętrznie tęsknimy i czego poszukujemy, zostało nam objawione w narodzonym Zbawicielu, Jezusie Chrystusie. Ten, który otacza nas miłością i swą dobrocią, nasz dobry Bóg, pozostaje bez zmian. On jest dla nas początkiem i końcem, miłością i nadzieją, wsparciem i pociechą. Bóg jest stały i niezmienny. On trwa od wieków na wieki i daje nam pokój, którego świat nie daje. Daje pewność, że On jest naszym początkiem i końcem i nic nie dzieje się bez Jego woli. Bóg upewnia nas, że On nad wszystkim czuwa i panuje, nawet gdy świat pogrąża się w chaosie i niepewności. Wiara w narodzonego dla nas Chrystusa, Bożego Syna, rozpala w nas nadzieję i pokój, którego tak w naszym życiu poszukujemy. W codziennym zabieganiu, nieustannej niepewności i braku poczucia bezpieczeństwa, pociechę chciejmy w tym szczególnym czasie odnaleźć w Bogu. Tak jak przypomniał nam o tym ksiądz Dietrich Bonhoeffer, mówiąc: któż z nas będzie we właściwy sposób obchodził święta Bożego Narodzenia? Ten, kto wreszcie złoży całą władzę, godność, poważanie, zarozumiałość, pychę i egoizm przy żłóbku. Ten, kto się skłoni do niskich i pozwoli samemu Bogu być wywyższonym. Za kilka dni przeżywać będziemy święta Narodzenia Pańskiego. Dlatego życzę błogosławionego czasu. Niech wiara w Zbawiciela dodaje nam siły i energii na każdy dzień. Boża miłość objawiona w Jezusie Chrystusie niech będzie dla nas mocą, by zmieniać nasze relacje na lepsze. Promyk nadziei bijący z Betlejem niech będzie iskierką radości w ten wyjątkowy czas, a także przez cały nadchodzący nowy rok 2021. Życzę Wam wiele Bożego błogosławieństwa nie tylko na dzień dzisiejszy, ale na każdą chwilę
którą z łaski Bożej otrzymujemy. Niech Bóg wam, nam błogosławi. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia. Błogosławionych świąt. Amen.